pana spodziewa. Tutajce wysunęliśmy Sromowce Wyżne Kąty. Mamy dopłynąć do Szczawnicy. Prawy brzeg słowacki, lewy polski, płyniemy pasem granicznym, 18 km do Szczawnicy. Ona na przed nami fotograf robi pamiątkowe zdjęcia. Zdjęcia są do odebrania przy wysiadaniu w Szczawnicy. Koszt takiego zdjęcia to 10 zł. Wytarliście buty, nie nanieśliście nam błota. Ozdoba, falochron, a jakby się kto utopił, to jest z czego wieniec zrobić. No. Bo wiecie, jak na U wygląda, to pierwsza pomoc na Dunajcu? W jaki sposób? Wow. No by się długo nie... Stąd widzicie, jak górale przepowiadają pogodę. Półtora kilometra popłyniemy całkowicie w Słowacji. Nie przejmujcie się, kwarantanny w Szczawnicy nie będzie. To pokazujemy kościółek ewangelicki po niemiecku, jest już nieczynny. Dalej, nie chciał wierzyć, to go dom słowacki usiadł. O, widzi pan, teraz pan prawdę powie. No, słowacki. Przed nami szatka pieszo-rowerowa, łączona czerwony klaszczer ze skrobowcami niższymi. Chcesz przejechać na rowerze. Jesteśmy na...
Po lewej stronie mamy Grabczy Henniżną z okostoną grotą rybacką. Tutaj jak nie było zapory w Różnowie i Człowie, łosoś czarnomorski podchodził nam tutaj na targę. I w tym miejscu został odławiany. Na światło, pani mi odliczą. Chronię cię przed wodą. Do tego światła odpływały te ryby. Ładne skały, zobacz. Masz tam do góry. Góra nam leciała. Nie? Plasiwa. To jest co plasiwa, nie? To trzeba z okularu nie
Co ciekawe, wcale nasza piłka tutaj nie była. A tam jest piękne.